Cześć wszystkim. Dziś relacja z 8 dnia wojny na Ukrainie. Zapraszam do oglądania i komentowania. Jest 3 marca i rozpoczął się kolejny tydzień wojny na Ukrainie. W pierwszym tygodniu Rosji zdecydowanie nie udało się osiągnąć zamierzonych celów, a nadciągający tydzień przywitał ich kontrofensywą ukraińską. Ponownie Kijów dalej się broni. I to jak? Przez ostatnie 2 dni informowałem o domykającym się okrążeniu Kijowa od jego północno-zachodniej strony. Zdawało się, jakoby uderzenie to miało wkrótce całkowicie domknąć i zamknąć w okrążeniu zachodnią stronę Kijowa. Jednak okazuje się, iż Ukraińcy posiadali odwody, które zaatakowały z kierunku Żytomierza i wytoczyły 2 natarcia. Jedno bezpośrednio na wojsko otaczające Kijów, drugie na Iwanków, czyli na zaplecze Rosjan. Na tym odcinku frontu. Ostatnimi dniami często było widać nagrania ogromnej kolumny zaopatrzenia dla Rosjan i to właśnie w tym miejscu ona stacjonowała. I dość realnym jest, że przynajmniej jej część zostanie rozgromiona przez wojska wytaczające uderzenie. Ale to nie wszystko. Uderzenie wytoczyły też wojska od strony samego Kijowa, z miejscowości Irpin. Zdobili oni miasto Bucza, gdzie oficjalnie ciągnęli ukraińską flagę. Uderzyli oni również dalej na lotnisko w Hostomolu, o które właśnie trwają walki, prawdopodobnie z niedobitkami kadyrowców, czyli Czeczenami. Sam Kijów przygotowuje się do odparcia ataków, gdzie buduje fortyfikacje mające powstrzymać pojazdy przeciwnika. Jeśli chodzi o kierunek wschodni, Czerniechów dalej się broni. Znajduje się pod ciężkim ostrzałem, zresztą można to powiedzieć o wielu miastach, takich jak Charków, Sumy, Kijów, czy właśnie Czerniechów. Oraz Mariupol, oraz o innych pomniejszych miastach. Jeżeli chodzi o uderzenie na linii Kursk-Kijów, czyli od wschodu Kijowa, wiadomo, iż stacjonują tu jednostki ukraińskie, w tym ukraińskie jednostki pancerne, które prowadzą walkę z Rosjanami, prawdopodobnie nękając ich od flanki ich głównego uderzenia, jednocześnie przecinając rosyjskie węzły logistyczne, co wydaje się sensowną strategią, jeśli o to chodzi wojska rosyjskie są wyjątkowo zdesperowane. Pojawiają się filmiki z przejętych konwojów rosyjskich, gdzie w wozach sanitarnych oraz ambulansach i tym podobnych przewożą oni amunicję. Uderzenie z tej linii, czyli z linii Kursk-Kijów, rozdzieliło się na 2 pomniejsze, idące jedno bardziej na południe i ono prawdopodobnie kieruje się w stronę Boryspolu, gdzie znajduje się port lotniczy. Drugie uderzenie poszło bardziej na północ. Kierowało się ono na miejscowość Browary i praktycznie pod nią podchodziło, jednak zostało zmuszone do wycofania się, choć nie o znaczne odległości. Jeśli chodzi dalej o kierunek wschodni, czyli właśnie o Sumy i Charków, miasta te dalej się bronią, co jest zaskakujące, ponieważ o ile przy dalekich uderzeniach logistyka Rosjan kona, o tyle do tych miast jest bardzo blisko z Rosji, są tu praktycznie miasta przygraniczne. Więc warto sobie wyobrazić, jak znaczny opór muszą stawiać Ukraińcy. I przechodzimy do frontu południowego, czyli frontu krymskiego, na którym Rosjanie najlepiej sobie radzą. Przede wszystkim ukraińskie linie obrony zatrzymały marsz wojsk rosyjskich na północ, w kierunku Zaporoża. Jest to prawdopodobnie tymczasowe, jednak ma miejsce. A najważniejszym miejscem zdaje się być Mariupol. Mariupol, którego strategiczna wartość polega na jego położeniu. Zdobycie go pozwoliłoby Rosjanom zaopatrywać jednostki z owego południowego frontu bezpośrednio z Rosji. Dotychczas całe zaopatrzenie jednostek walczących na południu musi przejechać przez Krym. Stąd główna siła natarcia skupia się na Mariupolu, który jest ostrzeliwany i przede wszystkim zagłuszany. Skąd pojawiają się problemy z kontaktem z miastem, jednak udało się mieszkańcom miasta i stacjonującym tam jednostkom udostępnić kilka nagrań właśnie z Mariupola. Jednym z nich jest ukraiński żołnierz, który mówi, iż wytrzymają i nie zamierzają się poddać. Drugie nagranie to nagranie oddziału z okrytego złą sławą pułku Azow. Zachęcam do poczytania o nim. Był to początkowo specjalny pododdział ochrony porządku publicznego, który w 2014 został przemianowany na pułk. Od tego czasu wysławił się w wojnie w Donbasie, walcząc z wyjątkowym okrucieństwem. Znany jest również z wykorzystywania symboliki nazistowskiej, takiej jak wilczy hak czy czarne słońce, oraz z wypowiedzi ich dowódcy o prowadzeniu krucjaty przeciw, cytuję, semickim podludziom.
Jeżeli w całej Ukrainie Rosjanie, jak podają wedle propagandy, będą walczyć z faszystami, to właśnie będzie to miejsce. Jedno jest pewne, nienawidzą oni Rosjan z wręcz fanatycznym oddaniem i będą bronić Mariupola. Są to żołnierze będący na froncie od 2014 roku i nie opuszczający tego frontu. Rosjanom nie będzie łatwo zdobyć Mariupolu. Już nie jest, ponieważ prawdopodobnie tam zginął rosyjski generał Andrzej Suchowiecki. Jest to informacja podana przez rosyjskich wojskowych składających kondolencje po śmierci przyjaciela. Zginął on prawdopodobnie od strzałów ukraińskiego snajpera. Do omówienia pozostało uderzenie z Krymu, które kieruje się na zachód, w kierunku Odessy. Rosjanie zajęli Cherson, jednak nie wytoczyli oni od razu uderzenia na Mikołajów, prawdopodobnie z obawy, iż ofensywa stanie w miejscu, jak w Charkowie czy Czernichowie. Obchodzą oni Mikołajów od północy z zamiarem prawdopodobnie ataku na Odessę. Czeka ich trudna przeprawa, na tym terenie znajduje się wiele rzek i wiele przepraw możliwych do zniszczenia. Ale problemem Rosjan będzie tu przede wszystkim utrzymanie logistyki, która i tak ledwo działa. Jednak przy tak okrężnym ataku byłaby to trudna, wręcz niemożliwa do utrzymania nawet przy braku działalności ukraińskiej. Stąd uważam, iż albo zaatakują oni Mikołajów od zachodu, jednocześnie atakując go od wschodu, co strategicznie miałoby mały sens, albo wojska te odłączą się od logistyki i uderzą na Odessę, przy której zaobserwowano wiele rosyjskich statków, prawdopodobnie z desantem. Swoją drogą w Odessie Ukraińcy też przygotowują się na odparcie ewentualnego desantu na plażach. Co do możliwości przebicia się na Odessę i utrzymania węzła logistycznego, myślę, że jest to zwyczajnie niemożliwe. Logistyka logistyką, ale Rosjanom poza paliwem i amunicją brakuje też ludzi i pojazdów. Pojawiają się nagrania, na których całe składy kolejowe z najdalej wysuniętych jednostek na wschód jadą na zachód. I nie są to najlepiej wyposażone jednostki rosyjskie. W transportach jadą m.in. leciwe już szyłki, co może świadczyć o dość dużej desperacji Rosjan. Powiem tak, nie wiem, czym jeszcze Ukraińcy podczas tej wojny zaskoczą, ale mało kto spodziewał się ich kontrataków. Mam nadzieję, że materiał się podobał oraz że dalej będziecie śledzić ze mną rozwój sytuacji na Ukrainie. Na ten moment to jednak wszystko. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów na moim kanale oraz do komentowania. Trzymajcie się.